Witam, witam. Jestem w miejscu, w którym jeszcze 30, 35, 36 lat temu strzelaliby do mnie. Händehof. Tak, z tej strony, albo z tej wieżyczki tutaj, zobaczcie, byłyby strzały. Tak. Cała ten pas, widzicie ten pas, to była granica. I to jest na pamiątkę zostawione tak, żeby ludzie po prostu mogli sobie to wyobrazić, jak to tu kiedyś było. Po tamtej stronie mieszkamy my, a po tej stronie jest Hesja, czyli już zachodnie Niemcy. Tak? Także my mieszkamy parę kilometrów dalej. Mamy chyba 6-7 kilometrów stąd. Tak? A granica, tak jak ten pas idzie tutaj, tak ten pas idzie tam dalej. I o tam. I gdybyśmy tutaj szli, to jakieś może 3 kilometry jest muzeum. No granicy, która dzieliła właśnie Niemcy na pół. PR po jednej stronie, RFN po drugiej. Idź kuzo, idź. O, dzień dobry. Następny dzień. Dzisiaj piękna pogoda, słoneczko świeci. Tak. Tutaj drzewko, które muszę wykopać. Korzeń, słuchajcie. Grubasy takie korzenie są, że... Ale kupiłem uchwyt do sikiery, bo się złamał. Także będzie ciachane. Tak twarde drzewo. To jest mirabelka. O, mirabelka. Ale tak twarda, że ciężko piłować. A moja spalinowa, chyba się gaźnik zatkał, bo co gaz, to zgas. Tak? No rób siku. Tinka wyszła na słoneczko. Okej. Zrobimy, zobaczcie. Rybki nasze. Filtr trochę czyści, ale nie aż tak dobrze. No bo to też jest, zanim filtr zacznie richtig działać. Tak, to parę dni musi lecieć, żeby tam ta flora bakteryjna się wytworzyła. A czy tam mi rybki nie przepływają? Nie, dobrze, jest zamknięte. Tak, no. Okej. I tak, to jest. Tyle roboty mamy jeszcze. Ja muszę iść teraz do góry, bo tam mam dokumenty, które muszę wysłać. Bo dom, słuchajcie, już jest pół roku sprzedany.
Tak, pół roku minęło już. Dopiero teraz przyszło pismo, że z księgi wieczystej jest wypisany. I jednocześnie przyszło pismo z ubezpieczalni, żeby jeszcze za ten rok zapłacić. I to nie małe pieniądze, bo to 700 euro, tak? Że zaraz dzisiaj rano dzwoniłem do ubezpieczalni, żeby to wstrzymali, bo po prostu dom jest dawno sprzedany. No. Ale muszę wysłać właśnie dokument, że domek jest już przepisany w księdze wieczystej. I no, Tinka, jak tam? Idziemy trawy butle wyciągnąć, zamontować pełną butlę gazu. Okej, tu mamy butlę. Trzeba odblokować. Dzisiaj, słuchajcie, piękna pogoda, piękna, już tak by mogło zostać na dłużej, także biorę jedną butlę i idziemy do auta. Przygotować tutaj pasek, tak żeby się nie usunęło tutaj. Najpierw to. Nie. Tak będzie dobrze. Musicie pamiętać, że gaz się zakręca tutaj zawsze odwrotnie. Jest lewy gwint. Ale jak ktoś pierwszy raz takie coś instaluje, no musicie zakręcać w lewo, odkręcać w prawo. Okej. O! Kto to zakręcił tutaj? Kurek się odkręca już normalnie. Okej. Odkręcimy. Nacisnąć zawór zabezpieczający. Okej. I już jest. Nie będę przypinać, bo nigdzie nie jeździmy. Także butla może być przypięta. Ok. Tak to wygląda. A właśnie ta butla niech leży w środku. Wezmę sobie nowy. Dobra. Widzicie? Mam nowy kijek.
Idziemy zobaczyć, co pani tutaj demontuje. Półki. Nie, to takie półki, czy co? Półki, półki. Metalowe? Tak jest. Półki. Drewniane. No to są półeczki drewniane, ale widać te uchwyty metalowe. Zobaczymy, może. Może się gdzieś w piwnicy wykorzysta. Nie? Zobaczcie. Holc. Drewno, tak. Tyle trzeba będzie pociupać na kawałki. Jakiś motorower, rower. Gdyby ktoś chciał rower, to może sobie przyjechać po niego. Tak. O, z rusztowania jakieś te podpory, jakieś szyny, drzwi, deski. Także mamy materiału dość sporo jeszcze. Ja tam widzę, żaluzje są. Plastikowe. Kurde, to jest jeszcze rzeczy do wyrzucenia. A rzeczy. No. Ojku. A ja się po prostu męczę z tym moim pniakiem. Słuchajcie, drzewo owocowe, mirabelka, ale takie korzenie to jeszcze nie widziałem. Już jest jednym drzewem w starym domu. Męczyłem, też usuwałem, ale to był krzak. Krzak, który miał poważne korzenie, ale tu z każdej strony jest poprzycinane. Te grube korzenie, widzicie, tu poobcinane. Zobaczcie, jakie tam korzenie leżą tu. A drzewo ani rusz. Ani rusz. Gdzieś tam w środku, na dole jeszcze po prostu trzyma naprężone na pasach. Więcej nie ciągnę, bo może się zerwać i szczelić w pysk. Ale jest napięcie, to jest ważne. Słoneczko świeci. Powinno być fajnie, ale ciepło się zrobiło. A tym bardziej, jak człowiek się rusza. No dobra, zobaczymy. Robię dalej. Pokażę wam, czy dzisiaj to będzie leżeć, czy nie. Jeżeli ktoś się uprze i chce coś zrobić, to zrobi to. Ojejku, to była robota. Korzonki, korzenie. Mniejsze, większe. Słuchajcie, trzymało się to drzewo, kurczę, rękami i nogami ziemi. Ale w końcu padło. I leży teraz tak sobie. Teraz trzeba jeszcze to wytargać. Gdzieś z boku położyć. I później pociachać na kawałki. Sprzątnąć tutaj te wszystkie narzędzia. Zobaczcie, jakie grubasy normalnie. Oh, a mnie ręce bolą. Ach, jak mnie ręce bolą. No dobra. Skarbie, wyciągaj to. No, weź pomachaj rączkami troszkę, rozgrzej się i dawaj, wyciągaj tego pniaka z dziury, a ja zasypię później. Nie ma problemu. Zaraz tylko się proszę. Moja pani naprawdę by dała radę. Ale nie mogę ją tak wykorzystywać. Niech sobie tam robi swoje. A ja tutaj spróbuję to jakoś wyciągnąć. A jak nie, to będę potrzebować po prostu pomocy. Na razie.